Siemano! Jorman z tej strony. Dzisiaj pogadamy o czymś takim jak focus picking. Jest to świetne narzędzie, które mam wrażenie, że jest niedocenione przez wiele osób, najczęściej przez te, które dopiero zaczynają, więc warto, żebyście się z nim zaznajomili. Duża część z osób, które dopiero zaczyna filmować, często korzysta z autofokusu. I owszem, jest to świetna rzecz, jest ten autofokus teraz lepszy w nowych aparatach, spisuje się świetnie, ale nie zawsze możemy na nim idealnie polegać. Czasem chcemy, żeby coś było w ostrości, ale mimo to autofokus, pomimo tego, że jak bardzo dobry by nie był, łapie nam ostrość na coś innego. No więc bijemy się, robimy, nie wiemy co zrobić, po prostu widza nas strzela i co wtedy? No wtedy przychodzi do nas coś takiego jak manual focus, czyli ostrzenie manualne. Tak, nie bójcie się używać, nie jest taki straszny, wystarczy przestanowić guzik z AF na M, F albo M, zależy jak tam macie w aparatach, mniejsza z tym, i ostrzymy wtedy manualnie. Kręcimy tym pierścieniem, kręcimy. Wydaje nam się, że jest ostro. W sumie przedmiot nam nie ucieka z ostrości, bo stoi w miejscu. No jest bajer, ekstra. Wrzucamy materiał na komputer i jest jedna wielka kaszana. No właśnie, a miało być tak pięknie. No i byłoby, gdybyście użyli czegoś takiego jak focus picking. Focus picking jest to taka świetna sprawa. To są takie kolory, które pokazuje nam, gdzie znajduje się ostrość w danym momencie. Jest to naprawdę świetne narzędzie, ponieważ pozwala nam naprawdę precyzyjnie ustawić ostrość, a nasze oczy, pomimo tego, że są naprawdę świetne, czasem mogą nas oszukać. I wydaje nam się, że coś jest w ostrości, a tak jak powiedziałem, jednak nie jest. A focus picking jest to w zasadzie urządzenie, które daje nam 100% pewność, że coś będzie ostre. W zasadzie ciężko coś więcej dodać. Ja w 90% korzystam z manualnego ostrzenia, czasem wspomagam się autofokusem. Nawet teraz jestem na manualu, ponieważ Panasonic ma tak świetny autofokus, że nie ufam mu. Dasz radę, Panasonic, wierzę w ciebie. O tak. I warto jest nauczyć się manualnie ostrzyć, ponieważ może wam to czasem naprawdę pomóc. A tak jak wspomniałem, focus picking jest świetnym narzędziem, polecam się z nim zaznajomić. W opcjach macie oczywiście możliwość ustawienia koloru tego focus pickingu oraz tego, jak bardzo ma być widoczny. Wszystko wedle preferencji. Mam nadzieję, że wam się to przyda i kiedyś mi podziękujecie, a w tej chwili żegnam się z wami, Piona, i widzimy się w następnym odcinku. Na razie!